Jak przebiegają przygotowania, jakie zaczęliście? No, zaczęliśmy 10 stycznia, trenujemy 5 razy w tygodniu, w tej chwili nawet 6 razy w tygodniu, bo doszły gry kontrolne, także no, naprawdę ciężko chłopacy pracują. Jest jeszcze początek lutego, także mamy czas, żeby później się odświeżyć i nabrać troszeczkę tej radości do grania. W klubie pojawił się nowy sponsor, są też nowi zawodnicy. Czy sprowadzeni gracze będą wzmocnieniami drużyny Polonii? No tylko pod tym kątem dobieramy zawodników. To nie mogą być zawodnicy, którzy uzupełniają kadrę, tylko mają coś wnieść, czyli nie dość, że większa rywalizacja w składzie, to i jakość gry musi się poprawić. Piotr Paczkowski mimo swojego wieku w sparingach strzela bramki. Czy jest spora szansa, że będzie grał wiosną w podstawowym składzie? Znaczy, Piotr jest tutaj w drużynie moim asystentem, a do tego jest grającym zawodnikiem. Także jeżeli nadal będzie się tak się spisywał, jak się spisuje i na treningach, i w grach kontrolnych, no to droga jest otwarta do gry w pierwszym składzie. Z przebiegu przygotowań jest Pan zadowolony pod kątem tej walki o awans? Znaczy, no nie mogę narzekać. Mamy siłownię, mamy fitness, mamy salę gimnastyczną, mamy sztuczne boisko do dyspozycji, także przebiega to bardzo dobrze, zawodnicy bardzo ciężko pracują i widać, że chcą naprawdę osiągnąć coś, a zakładamy, że będziemy walczyli o awans.